Hej, witajcie, ja jestem Siej, są witam z kolejnym wideo materiałem na moim kanale. Dzisiaj wam taką ciekawostkę chcę przekazać, taki szybki, treściwy film. Rockstar Games rozszerza właśnie program Diamond. Program Diamond jest dotyczący kasyna. I ogółem, jeżeli gramy w GTA, bo jak Rockstar zauważył spadek graczy, coraz mniej osób gra, też żeby zarobić po części. Jak macie kasyno, te penthouse, no to możecie dostać 400 tysięcy GTA dolarsów. To jest taki max, możecie dostać mniej. Do 21 sprawdza się 19. Ja to nagrałem trochę po fakcie, ale mnie nie było w domu niestety, jak to wychodziło, czyli tego 16, 15 mnie nie było. No to was przepraszam, ale nagrywam to, macie jeszcze 4 dni, 3 dni jeszcze macie od dzisiaj, jak to zobaczycie premierowo. I o co tym chodzi, bo przejdziemy do treści. No, są statusy Silver, Gold, Platinum. Tak samo jak macie w banku, są 3 statusy, a jeszcze z Diamond status, to 4 w tym przypadku. Jeżeli robicie misję, powiedzmy od nich, inaczej, jak gracie w GTA, macie 250 na starcie, ja już dostałem 250 tysięcy za ostatnie granie i teraz znowu dostanę w takim razie 21. Wszystkie nagrody mają być dostarczone chyba 22 w takim bądź razie. Nie wiem, kiedy dokładnie mają być, bo tu nie jest napisane, a ja nie wiem, także nie piszcie mi w komentarzach, kiedy dostaniecie nagrody. No i Silver status to po prostu granie w GTA w tych dniach. Na przykład gramy tylko 15, tylko 20, dostajecie 250 tysięcy. Po tym jak robicie te misje od nich, jakąkolwiek misję, za każdym dostacie 50 tysięcy, dobrze myślę? No skoro tu mamy 200, to jest tak 300. Tak może być, nie wiem jak to działa do końca. Ale zrobienie tych misji dostajecie tak jakby te 50 tysięcy, plus tam tatuaż dostajecie, bardzo ładny ze swoją drogą. Jak go dostanę, bo wszystkie te misje byłem zrobiłem, to z tego z pewnością wytatuuję na plecach. To też do 21 macie czas. Jak macie, a nie, to przepraszam, za zrobienie tych misji, jakiejkolwiek misji z 50 tysięcy, za zrobienie wszystkich misji, to dostajecie kolejne 50 tysięcy oraz plakat, jakiś tutaj Motorworks, czy jakieś motoryzacje dla jakichś pasjonatów, możecie dostać, też 21. I tutaj jest ostatni diamentowy status dla ludzi, którzy się nie boją się wyzwań, jest to Diamond status, dla członków, którzy ukończyli wszystkie misje fabularne kasyna. Dostają 50 tysięcy i czerwoną koszulkę Diamond. Okej, okay, i tu jest napisane na końcu, że jak zrobimy wszystkie te nagrody i tak dalej, dostajemy 4 tysięcy GTA dolarów i wszystkie nagrody są dostarczone 28 sierpnia. Czy jest tak napisane? Czyli 28 sierpnia to jest kiedy? W przyszłym tygodniu, przed tym kolejnym jakby tygodniem premii. No, czyli w sumie też warto zrobić, bo i tak w sumie są fajne te misje. Ja robiłem na live'ach, jakoś chcę to sobie na mój kanał wbiję zobaczyć, jak się to robi te misje. Są takie dość łatwe, ostatnio jest trochę trudna, no ale na łatwym to zrobicie bez problemu. A w sumie za darmo można dostać 400 tysięcy. Przez darmo, to tylko dla osób, które mają penthouse'y i kasyna, nie? Także, znaczy penthouse'y, no. Ja robię misję w kasynie, także to był tak szybki odcinek, ja wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym wideo materiał na moim kanale. Co jeszcze mogę polecić? Mojego Discorda i w sumie wejdźcie do opisu, tam dużo ciekawych rzeczy. Wszystko wam polecam z opisu. Narka.